Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. A z tej strony Mangetsu. Czy się nagrywa? Nagrywa się. No to co, lecimy do dungeonu. Lecimy do dungeonu. Energized Metal mi wyleciał z jakiegoś przeciwnika. Czemu ty tu umarłeś? A, Dungeon Guardian, okej. No, zdarza się nawet najlepszym. Jeszcze był najlepszy. O! Bez na Summonera. The Witching Table, no. Bierzemy. Bierzemy. I Life Crystal tam jest od razu, na prawo. No, już lecę niżej. Ja się przekopię, niech będzie. A tak w ogóle to jeszcze informacja do widzów, że te poprzednie bronie z poprzedniego odcinka dlatego były samonaprowadzające, bo ja mam akcesorium, które powoduje właśnie, że każda broń jest samonaprowadzająca i po prostu jakby ktoś nie wiedział, bo ja o tym zapomniałem, no to mówię, wolę powiedzieć. Takie minotaury się przywołują dopiero chyba na hard modzie, nie? Nie na hard modzie. Są przed hard modem i czachy wylatują. O, to super. Chyba, no. Właśnie chcę minotaura zabić, tylko że czacha. Jeszcze muszę mieć tego Confused Zombie NPC-ta, kurde, głupiego. No, niestety nie mamy domku zrobionego. Trzeba będzie dorobić domki z błota. Tak. Pójdę tu dalej z ciekawości, może... No, Boże, kurde. Jest tu skolcy. O, jest ta mechaniczka. O! Jeszcze mikrofon. Mam mikrofon, tak, mikrofon do kupienia. To nie będzie. Jeszcze chodzę tutaj. Jeszcze coś ma. Co ma? Jakiś akcesorium dla ciebie. Zwiększa szybkość grania na instrumentach o 10%. On to zarąbisty. Proszę, mam kupiłem kasę? Ci już ten mikrofon. O, dziękuję, a ty masz Life Crystala w zamian. Ło, wow, opłacało się. To mogę śpiewać teraz? Waterstorm? Mogę. Co, nie grasz nic? No, to jest akcesorium. A. No, niestety, ale jest do wielu rzeczy, do połączeń z tego co widziałem. Fajne. Co tam strzela? O, dobra. Peepers. Ale ryj głupi. Ale nawalasz tym basem. No, to jest zrąbiste. Lubię takie rzeczy. Kurde, zginę chyba. No nie! Kolce chyba. Jak debil. Bardzo możliwe, że kolce. Czemu no. Moje zgony w tej serii i w healerze są tak debilne, naprawdę. Kiedyś na tyle pułapek. No, ale kiedyś na hardkorze to ja potrafiłem przez 50 odcinków żyć i było spoko, a teraz to ginę na modach praktycznie. Bo teraz masz wyrąbane i to jeszcze gramy na modach. No, o, drugi super. Zginął, no to i teraz od nowa lecieć. Było szybciej się teleportować. Kurde, no, nie wiedziałem, że tak szybko zginiesz. Mógłbyś powiedzieć. No już, lecę. No. I umieram. No. Planuję szybko umrzeć. Wow. Dobra, ja coś mam chyba. Tum, tum. Ja sobie muszę wziąć tego fungusa. Fungal Beetle, czy coś takiego. Fungal Clump. Bo to leczy jednak, jest kurde lepsze milion razy od tego czegoś, co bije. A ja mam do ulepszenia parę akcesoriów, które potrzebuję. A to wylatuje mi z kogoś chyba. Cork Grease, nie wiem skąd. Dungeon tokeny lecą. Można sobie wszystko zrobić. Nawet kluczyki! Golden Key można zrobić, Waterbolta. To easy, to wszystko. Ale 15 ich trzeba na jeden kluczyk, także. A, no to. Całkiem sporo. No ale jak tam będziemy przebywać, coś będziemy dropić, no to. No. No dobra, to chodźmy tam od razu. I tak ci chciałem jeszcze powiedzieć, że tylko dwa Life Krystale i każdy z nas ma full HP. Jest super. No. Wreszcie. To ty już idź, ja sobie poprzeglądam NPC-tów. No i tak mamy wormhole. No a ty się i tak pewnie nie tepniesz. O, rzeczywiście jest Butterfly Lure. A to nie u driady jest, co ty gadasz? U druidki. Druidki, no. No, podobnie się nazywają. Throwing damage. O druidkę. O właśnie, tu jest Strong Belt, jakiś materiał dla Summonera. W końcu... O Jezus. Nie sprawdziłem, co to robi.
Pigmy necklace. O to chodziło. I to możesz ulepszyć. No, to muszę kupić. To się ulepsza właśnie z tym strong beltem, a nie mam tego. Ale do tego trzeba jeszcze untreated flesh, czyli muszę to wyjąć z autotrasha. Jest w skrzynkach. Znaczy w tym storage'u zbierałem. Może już, będzie. Już wyjąłem. Ale nie, i tak nie mamy do kupienia tego czegoś u Witch Doktora, nie? Musi być noc. Albo na dżungli, ja nie wiem. Nie, na pewno, no, noc. Na dżungli jedynie skrzydła. Tak, jak uważasz? Jestem ja tego nie jestem pewien. Ja nie jestem pewien. O, fajny obraz! Z Riadą. I zaczęło się. Obraz! Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja się troszkę powstrzymuję w dzisiejszym odcinku z tymi dekoracjami. Nawet nie w dzisiejszym. Nie tylko. O, goblina nic nie ma ciekawego? O Jezu. Na zdrowie. Dzięki. Właśnie nigdy nie wiem, czy na odcinkach się tak powstrzymywać jak teraz. Jest Minotaur. Tepaj. Gdzie ty jesteś? A. O, i znowu ten obraz. Tu był Minotaur, na lewo. No jest. Jezu, jak on zasuwa, dobrze, że jest za duży. Jest! Szaszka Minotaura. Jeszcze teraz niech ten zombiak przyjdzie. Kurde, serio, tyle domków przecież mamy zrobione, a nie ma tego głupiego zombiaka akurat, nie? Kolejny Minotaur, chodź, bo ale jest dopadł już... A no tak, bo tam było więcej jak jednak, sorry. No. Co? Patrz tu! Nie mogę. Chodź, czekaj, nie będę tego bił. No, już idę, mam dla ciebie czachę kolejną. Ale dziwny przeciwnik. Jest glut taki wielki, w którym jest Waterbolt chyba. A no to Merez to miał poprzedniej serii. On ma 1000 zdrowia. To jest ten żelatin, co Merez mówił kiedyś. Bounce Storm. A no tak, miał takie coś, się tak odbijało od ścian. A tu klucz. No. Ale fajne obrazy tu są, naprawdę. Ej, kurde. Ej, pomocy. Jezu, jak ty z tego nawalasz. Ciekawe, czy w przyszłości, jak będę ulepszał ten mój artefakt, tą, wiesz, tą kosę, no, to czy zwiększa się na przykład szybkość ataku, albo dodatkowe jakieś ataki mam. O, golden key. Możliwe. Featherfall Potion, Bone Welder. To się chyba przyda, jedynie Bone Welder, nie? Handguna to nawet nie podnoszę. Ale ta stacyjka robocza może być przydatna. Cobalt Shield by się przydał, zawsze się przydaje. A szczerze mówiąc, tak jak zawsze używałem Cobalt Shielda w serii z Warriorem, to w ogóle. O, no bo to jest na modach w sumie, tak nie wiem. Na modach inne rzeczy też są ważniejsze trochę z akcesoriami. Nie, wiesz, po prostu wolę akcesoria zwiększające obrażenia, jak jedno akcesorium, które sprawia, że się nie ruszam po otrzymaniu obrażeń. Ale też do połączeń są różnych Cobalt Shieldy. Modów jest dużo, akcesoriów. Myślałem właśnie, że na przykład bym używał... coś nowego. Nie, nieważne. Myślałem właśnie, że bym używał Cobalt Shielda do tej naszej taktyki z nieruszaniem się, nie? O. Ale zapomniałem, że przecież mogę się złapać grappling hookiem i mam tak naprawdę to samo. No, tak, dokładnie. Jezu, jest kolcy, serio. Tak, ja tu ginę co chwilę, mam 140. Strasznie. Ale jelly leci z glutków. Bardzo lubię jelly. To by się lepsza zbrojka, tak sobie myślę. Aha. Jak jestem otruty, jelly mnie nie leczy. Ale gówno. Nie. Nie mogę się teraz uleczyć. Ciągle jestem otruty. Non stop otruty, serio. Muszę znaleźć jakichś przeciwników, żeby mnie ten fungus uleczył. O, alchemy table mam. O, no to dobrze.
A wiesz co ci powiem, ten boombox jest zarąbisty, bo nie dość, że klepie dużo, to jeszcze szybko i jeszcze nie muszę namierzać, nie? Tak kompletnie nic. I mi mało inspiracji bierze, to jest idealne. Ja i tak co chwilę słyszę. Bum! No i przy okazji ten dźwięk, to też robi robotę. Masakra. Fajne. Bum. Nigdy bym nie miał problemu ze stwierdzeniem, czy jesteś gdzieś obok. No widzisz. W ogóle są jakieś kły, które też były do czegoś w przyszłości. W ogóle sprawdzałem, czy to się nagrywa? Chyba tak, nie. Ale jeszcze raz sprawdziłem w razie czego. Dobra. Sprawdzałem, pamiętam, 6 sekunda była, jak sprawdzałem. Ja nie pamiętam. Bum! Jezu! Bum! Ja nie wiem, jak można lubić taką klasę. Bum! Ja w Isaacu czasem nie biorę przedmiotów, bo mi się nie podoba to, jaki mają dźwięk. Mimo, że mają same plusy, serio, ale jak to wygląda źle albo ma głupi dźwięk, to nie biorę, bo mnie to wkurza. Nie rozumiem, ale to ma fajny dźwięk. Za pierwszym razem tak. No nie. A tu sobie... Ogólnie mi się podoba. Bum. Jak lubisz basy w muzyce, no to... Uwielbiam. No właśnie, to jest... Mi się podoba to. Jakby to było w oryginalnej Terrarii, to by było w każdej przeróbce, jeżeli chodzi o dźwięki jakiejś Terrarii. Jakby ktoś robił piosenkę z Terrarii, w każdej piosence byłoby BUM. Jakby było w oryginalnej Terrarii, w ogóle klasa barda by była, to by można cały zespół utworzyć ludzi. Można by było różne tam dźwięki sobie robić i takie terrariowe muzyczki grać na serwerach albo coś. Kurde, ale ten dungeon jest mały. No w końcu świat jest mały. Niestety. Może tak naprawdę nie ma co tu zbierać. Chociaż wiesz co? Tylko 5 dungeon tokenów zgarniałem. Przecież trzeba zbierać też te dropy, których nie chcemy ze skrzynek, bo można sobie wymienić. Chyba. No nie wiem. Znaczy, nawet co my chcemy z tych skrzynek, bo ja nic. No nic, no Cobalt Shield ewentualnie. Cobalt Shielda tak to... nawet nie chcę, serio. No to nie wiem, to może coś będzie na barda w skrzynkach, no trudno powiedzieć. Ale sprawdź dungeon tokenem, chociaż nie, bo to jest z innego moda chyba. Czy to też jest ze Spirit? Nie, dungeon token to jest... To na pewno nie będzie. No, nie będzie. Gdzie jeszcze nie byłem? Tu nie byłem. Ty tu byłeś. O, Napoleon. Nie zebrałeś. W ogóle nie ogarniam jednego, że... Na tej mojej kosie napisane jest, żeby kliknąć... Prawym wszystkim myszy, żeby... Przeciwnicy wokół otrzymali zdecydowanie większe obrażenia, ale to po prostu wysyła kolejną kosę i ona nie zadaje wcale więcej obrażeń. Więc nie za bardzo nie rozumiem. Nie wiem. Nie ogarniam też. O, skrzynka. Jojo, Valor. No to sobie w sumie. Nawet do sprzedania nie chcę. Szczerze mówiąc, ja muszę bardzo szybko wymienić moje samony, bo przeciwnikom z dungeonu zadają 3 punkty obrażeń. Mają za dużo defa już przeciwnicy. O, no to w sumie ja biję dużo nawet. Mówię, na te gluty czym prędzej muszę wymienić. No to wiesz co, dałoby się nawet dzisiaj bić. Właśnie ty nie miałeś wystarczająco tego Blighted Gelu z tamtego gluta? Nazbierałem właśnie, w poprzednim odcinku już wystarczająco było. O, no to kurde. Bo ja nie wiem, ja już w dungeonie nic nie potrzebuję. No ja też nie, czekaj, odkryję tutaj tak, żeby mieć... O, jest skrzynka. Ej, czaszkę Minotaura mam. Właśnie Shadow Key. O, Shadow Key, no tak. No to może jednak. Na razie jedna czaszka Minotaura mi wystarczy, drugą sobie po prostu wyfarmię jeszcze potem. Strange School. Uuu, Summon Damage, ty! O. Dobra, jednak chcę mieć dwie. Jeden Water Candle, 45 kości. I Minotaur School. 44 Summon Damage, what the fuck? Wiesz co, ja mam przy sobie jeden Minotaur School i mam kolejnego Minotaura. To a, dobra, tak jak ty masz jeden, to już wystarczy. Tylko dwa są potrzebne do wszystkiego. Co to? Kowadeł nie ma żadnych w dungeonie, nie? Chyba nie ma, ale możesz poszukać. Raczej nie będzie. A co się pytałeś?
Czy możesz do mnie przyjść i czy masz golden key? Nie mam. A nie, bo Jezu, mam 3. Nawet nie widziałem. A ja wszystkie skrzynki omijam, mówię, kurde, nie mam żadnych kluczy. To chodź, to mam tutaj chyba ostatnią do otwarcia. U góry jest. Tu. Muramasa. Nawet nie biorę. Tu, ale po prostu. No. A ile mamy czasu, tak żebyśmy zdążyli jeszcze z innymi? Bo 15 może... minut. Także no raczej luźno. Easy. Wszystko pochowam tylko. Aż to. Proszę pana. Gdzie na? Syf powyrzucam, reszta do skrzynki. Dark Steel też niepotrzebny. Ta, to wszystko powyrzucamy. Masz Alchemy Table. Połóż tam, gdzie chcesz. Położyłem już. Strength School. A z kości coś jest fajnego? Co ty robisz? What the... Co to za dźwięki? Fuck! No nie widzisz? Znaczy, widzę, ale mam... Pokaż jeszcze raz. To jest jak broń dla maga. What? Ale ryje głupie. To jest jak broń dla maga. Serio, to jest tak na działa. Samonera, tak? To jest, ale to jest na Samonera. Super. Kupię no sobie super. Podkimany i będę grał jak mag. Fajne masz. Podkimany trąbka chyba jest. Q sobie zmieniłem. Ej, słyszałeś? Trąbka jest z kolejnych kości. Kolejna trąbka. Udam, że tego nie słyszałem. No. To co, robimy trąbkę? Trąbeczkę? Trąbunię? Jeszcze uwielbiam to, że mam, wiesz, po użyciu potki Magic Damage zmniejszony, jak ja nie mam Magic Damage. To Magic Damage. Dobre. Ja sobie to mogę zrobić tą nieskończoną potkę many przecież. A ja kupiłem ich 300 i wydałem połowę moich oszczędności. Fuck. Mamy dużo w sumie, to może tak tego nie poczujemy. A dobra. Dobra, słuchaj, to ja teraz mam do zrobienia trąbkę. To są czaszki? Tak, to są czaszki. Yes. Damage reduction daje. Mogę robić tutaj jakieś takie, wiesz, mam już sample gotowe, to teraz jak je odpowiednio uporządkuję i w ogóle, to mogę jakąś piosenkę zrobić. Słuchaj. Piękne. To, powiedzmy. Ale to jest chyba najgorsze z tych instrumentów. Po co to? To nie jest taki instrument. Znaczy no, to niby jest instrument, ale ma dźwięk okropny. No, jak ta. Jest taka jedna broń, która ma taki dźwięk. No. Nie wiem, która. Coś bijemy? Chcę sprawdzić, kurde, to coś. To jeszcze dobra, przez ściany. Możemy, a nie, nie przechodzi przez ściany. Tego God Slime'a możemy bić. O właśnie, na 100% chciałbym go ubić. Nowy samo. Dobra. To Blight Gel był potrzebny. 45 mamy, było 25 bodajże, no. I jeszcze. O, jest noc. Sprawdzę ten. Mamy Ebon Stone. A, jednak miałeś rację, w nocy nic to nie daje. Muszę mu zrobić chatę w dżungli. No, to bierzemy błoto ze skrzynki. Możliwe jeszcze, że na przykład i musi być w dżungli, i musi być noc. Możliwe. Dobra, to gdzie go bijemy tego, gdzie się go bije? Dobra, tak kiedy indziej mu zrobię domek. Ta Corruption się bije. Nie, bez różnicy. Można i tutaj. Chodź na pustynię. Okay. Tam jest jakaś platforma. Nie wiem czemu na pustyni zawsze robimy platformy, nie? No, pustynia zawsze jest, jak sama nazwa wskazuje, pusta. Dlatego, no, jest a, tu dużo a miejsca. No, pusta, rzeczywiście. Dobra, to stawiam sobie, słuchaj, to. Całe instrumenty już. O kurde, jak to bije! Powiedziałbym, że troszkę słabiutko. Nie. Ta uników się nauczyć.
Dobra, 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 ten ciśnie, ten ciśnie. Ten spada ostro. O Jezu, ale mi wywalili HP. Chyba zginę. O nie, nie zginę, ale za chwilę może. Ja się zginę. Cofnę. Ja zginę. Ja uciekam. Ale tam jest masa serduszek, tam jest masa serduszek po lewo. No nie. Ogrom serduszek, naprawdę. Kurde. No nie miałem jak tam iść nawet. Goniły mnie trzy. No wiem. Wiesz, to nie jest wojownik, więc jest trochę trudniej. Z jak motylkami byśmy zabili. No tak, z motylkami byśmy zabili. Ale czy, słuchaj, jest... Nie, no dobra, to bierz motylki. Serio? Chociaż, no nie mam przywoływaczki, niestety. No właśnie. Chyba pinczelu zabrakło, no to też chyba nie damy rady. Jakby była przywoływaczka, to byśmy mogli. Kurde. Słabo poszło. Ej, ja mogę jeszcze z tych Ethereum krystali, że jakoś tak. Eterian mana, o. Eternia krystal, kupować sobie rzeczy dla Summonera. O, no to... Chociaż to nie wiem, czy to nie jest na jakąś tam energię podczas tej inwazji. Ale jedną możesz wykorzystać poza. Jedną rzecz możesz przywołać. No to... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja coś chciałem zrobić. Wiem, możemy Storm Jelly bić, chcesz? Znaczy, bić możemy. To słuchaj, to weź drewno i zrobimy takie platformy, ale takie trzy minimum, żeby były też w górę trochę, żebyśmy mogli się hukami zahaczać albo coś. Dobra. I uniki robić. Może dam radę. Tak w ogóle to chyba ci nie mówiłem, ale jak łowiłem sobie te ryby na wormhole, to zbierałem też crate'y i odłożyłem do skrzynki, nie otwieraj ich. Otworzymy dopiero na hard mode, żeby były te rudy. Te, wiesz, titanium i tak dalej. Aha, okej. Okay. Faktycznie są serduszka. To zostaw je na potem. No, już nie ma co zbierać. Aha. No. Ty to myślisz, wiesz? No wiem. Zamiast zostawić na potem, to wszystkie zjadł. W ogóle, faktycznie, ja to myślę, ja to mam mózg. Czemu ja nie wykopuję kaktusów, żeby zrobić platformy z kaktusów? Powiedz mi. Przecież to jest ja genialne. Ja już mam przycisk na save and exit, także... Rób platformę. Czekaj, ja coś chciałem zrobić... ja do dżungli idę zrobić domek już doktorowi. No dobra, to ja muszę zrobić platformę z kaktusów. Fajna jest ta broń, bo chyba przebija przeciwników. Więc na tą drugą fazę tych slajmów jest nawet niezłe. Ale wydaje mi się, że skrzydła byłyby milion razy lepsze akurat na tą walkę jak ten krabik. No, ja nie używałem kraba. Ja używałem i chyba żałuję. Powiem ci, że gdybyśmy normalne uniki wyprowadzali i po prostu te uniki by tak nie zawaliły, no to minuta, dwie i już by ten bossik padł, miał już loła. Te slajmy. Tak czerwony koło. Prawie już padł. No właśnie, więc było nawet nie tak trudno. Bo nie fart. Jak mogłem tam polecieć po te serduszka, no to tego nie zrobiłem, a później już się nie dało. What the fuck? O. Ale będzie miał ładny dom. Chyba najładniejszy ze wszystkich naszych domowników. Czemu ja w to wątpię? Właśnie nie wiem. No. Czemu ja w to wątpię? Czy ten dom spełnia wymagania? Czy ten dom spełnia wymagania? Spełnia. Powinno być napisane, ten dom spełnia wymagania, ale jest do dupy. A tak w ogóle to możemy chyba Starplay Tradera zrobić, bo mamy ten metal taki, który wypada z mobów. O, już się wprowadził. Tylko zaraz jest dzień. Shop. Ty, nadal nie mam do kupienia tego. Może to jest na hard modzie dopiero. Też możliwe. Tak, to słabo trochę. No.
Dobra, chyba będzie ok. Jak a co to jest? A co to jest? No nie chciało mi się, no ryfek, no spokojnie. Co ty sobie wyobrażasz, człowieku, w ogóle? A zrób może ognisko. Co ty sobą reprezentujesz? No rozpal ognisko! To ogniska rozpalić nie umiesz. No... Nie jestem harcerzem. No to co? Jezu, to ma tylko 16 summon damage ten mój dunk staff. Nie, ja idę po motylki, czekaj. Ej, no dobra, jak chcesz. Musimy go zabić. Musimy na dzisiejszym odcinku go zabić. Jak z niego mi wylecą te nowe samony, to wiesz. Hmm? Wtedy. Storm Jelly. Ja coś z mikrofonu wiesz, czy mam. A, bo my Storm Jelly idziemy bić? No. A, to motylki czy to, to raczej bez różnicy będzie. No. To... Żadne nie dogoni. Ale z motylkami jest i tak większa szansa. Ale fajne rzeczy mam. Kolejny subwoofer. Dużo tych mikrofonów trzeba. Lol. Fajne rzeczy. Fajne, fajne. Później sobie zrobię. Później. Dobra, to bijemy, nie? Moment. Tak, bijemy. No to. Żywo, uje. I pamiętaj, żeby używać tego hooka, żeby do platformy albo ten. No, żeby uniki wyprowadzać, bo on tak szarżuje na lewo, prawo. Da. No. To czekaj, to zrobię sobie jeszcze to i możemy bić. A, właśnie jakiś wiz mi pisał, że on, jego się powinno bić na oceanie i wtedy nie jest taki szybki. No mi też ktoś tak pisał, ale trudno, my jesteśmy kozaki. 15, dobra, że mi zada, o dobra, nieważne. No, nieważne. Drop the bass. Nie, leciałem w niego. Te kulki więcej zadają niż on. Niż on to ciałem. Nic nie robi. Najwięcej biją te błyskawice. No to trzeba uniki robić. A te błyskawice unikać. Co? What the f... Nawet nie wiem co mnie dotknęło. Nie. 300 zdrowia, 300 zdrowia, 300 zdrowia. You can do this. Proszę, proszę. I moc healera, niech będzie ze mną. I jest, udało się. No widzisz. No. Coś ciekawego z niego leci w ogóle? Enchanted Hourglass i łuk mi wyleciał, Poseidon. Tyle. No to nie powiem. No. Tośmy się narobili. Ale czemu ten boss jest taki trudny w porównaniu do tego co oferuje? I czekaj, czy Hourglass przypadkiem nie wylatywał z Raka? Czy z Evil Corna albo z czegoś takiego? No bo kurczę, tego bossa to ja nie kojarzę. Ja też go nie pamiętam. I no 30 właśnie... tylko leczy zamiast 50. To, ale nerfa dostało. Albo to jest inny Hourglass. No ale nie wątpię. Nie. Dobra, no to okej. Czy coś jeszcze możemy bić? Nie wiem. Na pewno ludziska się zmieniło to, że jest przywoływaczka Ancient Flyera, ale my chyba nie możemy wciąż tego zrobić, bo nie mamy... Tych kamiennych harpii. No, talon jest potrzebny. A to z tych kamiennych harpii leci. Na pewno? Aha. No chyba tak. Kurde, szkoda. Dałoby się. Dobra, to coś jeszcze? Ile mamy odcinka? Bo może jeszcze zdążymy gdzieś na przykład pójść do piekła albo elevator. 29 minut. To co robimy? Latająca wyspa tu jest. Latająca? A, no wiem. To jest Sky Lake, tam nic nie ma. Tam jest woda tylko. No i co? Może się chce wykąpać. Ale ta mapa jest mała. Jest mała. To był błąd. To był błąd. To był błąd. Po co ty tu? To by błąd? No eł nie ma. Myślałem, że były eut. Eł. Mikrofon. Mogę to był błąd. Błąd? James tak. Bond? Sprawdźmy historię naszego umierania. Rondella zabiło Abyss Mine, Bart Getsu zabiło Ebonian Slime God. Super Saiyan God.
Super Saiyajin Goddu. Gotto. Inger i Sporsy. To zrobię sobie coś z mikrofonu, jakieś akcesoria mam z mikrofonem do połączenia. To jest dziwne trochę. No ja najgorzej mam z tym, kurde, samonami. Żadnego samona nie mieć. O, traveling. Imp staff. Musimy zrobić imp staff. Czyli Hellstone wykopać. Co to robi? Symphonic damage wzmacnia wszystkich pobliskich sojuszników z Jungle's Nimble. Nie wiem co to jest. Damage zadany przeciwko zatrutym przeciwnikom jest zwiększany o 8% i podwaja zasięg chyba działania efektów moich możliwe. Ciekawe. Buffer. Dobra. Co? Są mikstury, które pozwalają ci przywołać NPC-tów. Jak się nazywają? Goblin Tinketer Summoning Potion. Angler Summoning Potion. Ej, serio. Widzę. Ale trzeba mieć base od Summoning nich rzeczy. Potion. Na przykład trzeba mieć od nich coś, co sprzedają, albo... Aha. No, wydropić. Fajne. Wiesz co ci powiem? Nie mieliśmy? Wiesz co ci powiem? Teraz nie trzeba nawet biomu truflowego robić, bo bierzesz sobie taką miksturkę, bierzesz Green Solution i robisz po prostu Truffle Summoning Potion i sobie przywołujesz. Mhm. What the fuck? Za łatwo trochę. No niby. Kurde no. Serio, jedyną teraz dla mnie opcją to byłyby te nietoperze, na który materiał wyrzucałem, bo jestem bardzo mądry. A oprócz nich jeszcze zostaje z glutów przywoływaczka. Ona jest bardzo dobra. Masz może back of potential, bo wszystko tutaj wstawiałem kwac... do magic storage. Dobra. A czego szukasz? Bo wypada ten life quartz i z tego później się robi life krystale, jeśli pamiętasz. A no. No i możemy sobie uzupełnić HP, ale brakuje nam jednego takiego kwarcu, żeby zrobić jedno serduszko, no to 10 trzeba na jedno. Słabo trochę. Nie chcę ci nic mówić, ale Traveling Merchant sprzedaje po, możesz sobie kupić. Piłem już 6 chyba, ale i tak nie używam. Czy ja wszystkich NPC-tów przejrzałem już? O. O. Dobra. Nikt to nic nie ma ciekawego. Kończymy już? Chyba ta. Na następnym odcinku byśmy mogli pójść do piekła i rozwalić te gluty. Tak. W piekle byśmy jeszcze... zrobili im staffa, a z glutów też bym miał te gluty. Makes sense. Motylek zabiłeś. No i co, i takich nie używam już. Dobra. Są za mocne. A ja postaram się zrobić przywoływaczki. Przydałoby się tego flyera zrobić, Raidera. Fangus Beetle wreszcie. I Heater of Words, tak żeby było do piekła. Jeszcze Evil Korn może. No, to tyle w sumie. Boom. Dobra. No to dziękujemy wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i się widzimy jutro. Trzymajcie się i cześć. Cześć.